To było istne muzyczne szaleństwo. Ostruda po raz 23 przeżyła najazd fanów muzyki tanecznej, czy jak kto woli disco polo. Dwudniowy festiwal, jak zwykle, przyciągnął miłośników tego gatunku muzyki niemal z całego kraju. Ostrudzki festiwal to fenomen wśród tego typu imprez organizowanych w Polsce. Były lata lepsze i gorsze, były wzloty, a także niestety zastanawianie się nad ewentualną rezygnacją z festiwalu. Na szczęście festiwal gra nieprzerwalnie od 23 lat, ku uciesze fanów, bo tylko dzięki nim i dla nich Ostruda w lipcu zamienia się w stolicę disco polo. Sam się dziwię, że to trwa ponad 23 lata ta przygoda tutaj w Ostrudzie. Cieszę się, że możemy to kontynuować, bo powstało wiele festiwali w tych minionych latach w różnych miejscach Polski i one niestety nie wytrzymały pręgi, można powiedzieć, jakiejś konkurencji, tudzież finansowej, jakichś innych rzeczy, które wpływają na powodzenie takiego festiwalu. A ja się cieszę, że Ostruda cały czas jest z nami, my jesteśmy z Ostrudą i mam nadzieję, że tak zostanie do końca świata. Jak zaczynaliśmy ponad 20 lat temu, muzyka disco polo była na topie. Później był ten okres, kiedy tam w latach 2000 spadliśmy z anten stacji telewizyjnych, zeszliśmy do takiego, można powiedzieć, podziemia, undergroundu, a mimo wszystko ten festiwal istniał, ludzie tu przyjeżdżali. To jest taka ikona muzyki disco polo. Ktoś powiedział kiedyś, że Białystok jest stolicą muzyki disco polo. To nieprawda, to Ostruda. Tutaj w Ostrudzie swoje premiery miały największe przeboje disco polo. Przez Twoje oczy zielone, jesteś szalona, ona tańczy dla mnie. Tutaj publiczność po raz pierwszy to usłyszała, bez względu na koniunkturę. I ja się cieszę, że przez tyle lat mamy wiernych fanów. Cieszę się tym, że jak gdyby obecność na festiwalu w Ostrudzie dla fanów to jest taką rzeczą jak pójście do kościoła, jak pójście do zrobienia zakupów, nie wiem. To jest najważniejsze wydarzenie niekiedy wśród ludzi pośród całego roku. Ludzie po terminie w Ostrudzie planują sobie urlopy. Przed sceną młodzież obok seniorów we wspólnych pląsach, na scenie przedział wiekowy też widoczny. Weterani doganiani są przez młode muzyczne wilki chcące zaistnieć i odnieść sukces. Jak na razie stara gwardia skutecznie odpiera ataki młodzieży, czego przykładem jest zespół Boys, który po raz kolejny wyjechał z Ostrudy z nagrodą publiczności. Bardzo dziękujemy za uznanie. Zespół Boys każdego roku wkłada zaangażowanie, pracę wielką w każdy utwór, który właśnie prezentujemy w Ostrudzie. No, ja rozumiem, są gusta i guściki, ale mam taką cichą nadzieję, że ludzie akurat doceniają nasz wkład. Czasami ktoś inny zwycięża, a czasami zwyciężamy my. Bardzo Wam dziękujemy za uznanie i powiem Wam jedno. Można wygrywać Grand Prix, można wygrywać różne, zdobywać różne nagrody, ale najważniejsza dla mnie to jest nagroda publiczności. Z racji tego, że zespół Boys liczy sobie już 28 lat, nie powiem ile mam lat, ale to wszystko można sprawdzić w internecie. Ostrudę pamiętam od samego początku. Pierwszy koncert w Ostrudzie odbywał się gdzie indziej, na przyczepie od tira. Lało, tak jak dzisiaj, nawet mocniej, a ludzie i tak się bawili, mieli to gdzieś, ponieważ ta muzyka przemawiała do nich, przy tej muzyce chcieli się bawić i naprawdę mało ich obchodziło to, że to że leje, że są mokrzy, może zmęczeni nie, a że nie wiem, źle wyglądają, ale wszystko jedno, bawili się przy tej muzyce. I tak właśnie jest od 23 lat. Festiwal zakończony bezapelacyjnym sukcesem. Na koncertach bawiło się znowu kilka tysięcy wiernych fanów. Czy będzie za rok? W którym miejscu będzie za rok? Na te pytania jeszcze nie znamy odpowiedzi, ale już chyba nikt nie wyobraża sobie Ostrudy bez festiwalu disco polo. Zakaz kąpieli na kąpielisku Słoneczna Polana nad jeziorem Ukiel. Będzie on obowiązywał do kolejnej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie, czyli do 2 sierpnia. Powodem zamknięcia kąpieliska są sinice. Przypominamy, skutkiem kontaktu z sinicami mogą być zmiany skórne, złe samopoczucie, gorączka, kaszel, bóle brzucha, nudności, wymioty, zapalenie płuc, bóle mięśni oraz zawroty głowy. Obecnie bezpiecznie można korzystać z 4 kąpielisk miejskich. Czynne są 3 kąpieliska usytuowane w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. Kąpielisko numer 1 w centralnej części kompleksu. Kąpielisko numer 2 nieopodal boisk do siatkówki plażowej. Kąpielisko numer 3 obok hotelu Omega oraz kąpielisko na plaży nad jeziorem Skanda.
Za nami półmetek wakacji. Nie wszyscy jednak mogli korzystać z uroków lata i wypoczywać. Ostródcy strażacy jak zwykle mieli w lipcu mnóstwo pracy. Ulewy, wypadki, pożary i niestety utonięcia. Tylko w minionym tygodniu dwie osoby straciły w wodzie życie. W minionym tygodniu odnotowaliśmy dwa takie zdarzenia. No właśnie jedno zdarzenie miało miejsce w Miłomłynie. W zasadzie tego samego dnia, jedno było w ciągu jednej doby, jedno miejsce miało w Miłomłynie, tam odnaleźliśmy 55-letniego mężczyznę, który był poszukiwany od kilku dni. Kolejne zdarzenie to miało miejsce na terenie również naszego powiatu, było to utonięcie młodego mężczyzny 23-letniego w miejscowości Gardyny. W tym przypadku sprawę bada policja. Z naszych informacji wynika, że z niewyjaśnionych przyczyn mężczyzna wraz ze swoim towarzyszem wyskoczył z łódki. Jednemu z tych panów udało się dopłynąć do brzegu. Niestety mężczyzna 23-letni nie dał rady. Przed nami druga połowa wakacji. Miejmy nadzieję, że będzie bezpieczna i bez tragicznych wypadków. Strażacy nieustannie apelują o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Bezpieczeństwo nad akwenami to jest podstawa dobrego, wesołego wypoczynku. Pogoda nam sprzyja jak do tej pory, mamy dni bardzo upalne, często korzystamy właśnie tutaj z dobrodziejstw naszego regionu, czyli wypoczywamy nad wodą. Jednak jeżeli nie przestrzegamy podstawowych zasad, ten przyjemny wypoczynek może się okazać tragiczny lub co najmniej mało przyjemny. Pamiętajmy, że tylko od nas samych zależy, czy wypoczynek będzie bezpieczny. Bądźcie więc ostrożni, a wakacje na Mazurach niech będą wyłącznie przyjemnością. Policyjni wodniacy uratowali żeglarza. W niedzielne popołudnie policjanci pełniący służbę na jeziorze Ukiel w Olsztynie zostali powiadomieni, że na znajdującym się od strony ulicy Bałtyckiej akwenie topi się mężczyzna, który wypadł z żaglówki. Funkcjonariusze ruszyli na miejsce i bardzo szybko dostrzegli znajdującego się w wodzie mężczyznę. Był wyczerpany i zmarznięty. Podjęli go natychmiast na pokład, a następnie odtransportowali do brzegu. Jak się później okazało, był to sternik jachtu, który podczas wykonywania manewrów wypadł do wody, a na pokładzie został jego ojciec, który nie posiadał wystarczających umiejętności, by dopłynąć do znajdującego się za burtą syna. Zamiast do niego podpływać jachtem, coraz bardziej się od niego oddalał. Mężczyzna nie miał na sobie kamizelki ratunkowej i tylko dzięki szybkiej i sprawnej akcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Policja więc apeluje o rozsądek nad wodą, w tym o zakładanie kamizelek ratunkowych w trakcie korzystania z żaglówek czy innych łodzi. Wedle przepisów obowiązek założenia takiej kamizelki mają osoby nieumiejące pływać. Niespodziewany upadek do jeziora może skończyć się tragicznie także dla osoby posiadającej umiejętności pływackie, dlatego warto, by wszyscy znajdujący się na pokładzie miały na sobie kamizelki ratunkowe. Nawet najbardziej doświadczonych żeglarzy może bowiem zaskoczyć na przykład pogoda. Taka sytuacja miała miejsce wczoraj, także na jeziorze Ukiel. Na niebie w pewnym momencie zaczęły zbierać się ciemne chmury, zapowiadające pogorszenie pogody. Policyjni wodniacy wiedzieli, że jest to moment, w którym muszą ruszyć do akcji. Mundurowi, będąc w stałej łączności z ratownikami WOPR, natychmiast ruszyli do osób, które korzystały z akwenu, które pływały rowerkami wodnymi bądź kajakami, ostrzegali ich przed zbliżającym się niebezpieczeństwem i prosili o to, aby jak najszybciej spłynęli do brzegu. Z relacji policjantów wynika, że po kilku minutach pogoda zmieniła się na tyle, że widzialność ograniczała się jedynie do około 2-3 metrów. Ponadto bardzo silny wiatr spowodował, że wiele osób miało trudność z płynięciem w stronę brzegu. Dlatego też mundurowi razem z ratownikami WOPR podejmowali takie osoby na pokład, a ich łodzie holowali do brzegu. W uszach jeszcze rozbrzmiewają ostrudzianą takty rytmów disco polo, a przed nami kolejna wielka muzyczna uczta. Jak co roku Ostróda będzie gospodarzem niezwykle barwnego wydarzenia, jakim jest Gypsy Festival. Muzyka i taniec Romów to gwarancja wyśmienitej zabawy. W tym roku na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Iwan Komarenko, grupy She Stars i Gaja oraz gospodarz koncertu zespół Hitano. Choć za letnią stolicę kultury romskiej uważa się Ciechocinek, to Ostródzkie Centrum Kultury pragnie od lat, aby bogata, barwna kultura romska nie tylko zagościła, ale zadomowiła się w Ostródzie.
Trzygodzinne widowisko wypełnione będzie brzmieniami oryginalnej muzyki romskiej, niezliczonymi romansami i czardaszami, a także wieloma szybkimi i skocznymi, porywającymi do tańca utworami. Na scenie pojawi się wiele pięknych tancerek i wokalistek romskich w niezwykle bogato zdobionych kolorowych strojach. Gypsy Festival Muzyka i Taniec Romów już w najbliższą sobotę 4 sierpnia w Ostródzkim Amfiteatrze. Początek koncertu o godzinie 19. Bilety na to niezwykłe wydarzenie można kupić w zamku w pokoju numer 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmuje. Pacjentów potrzebujących krwi przybywa, a tej zaczyna brakować. Olsztyński oddział RCKiK zachęca do oddawania tego cennego płynu, ponieważ gdy obecny deficyt się utrzyma, potrzebujący mogą mieć poważny problem. Kurczą się zasoby krwi grupy 0-, 0+, B-, B+, też mamy właśnie takie już, minimalizują się nam zapasy krwi A+ i A-. Okres wakacyjny niestety nie sprzyja Centrum Krwiodawstwa, chociażby ze względu na to, że dużo osób wyjeżdża na urlop i rezygnuje z oddania krwi. Do tego dochodzi więcej wypadków, a tym samym osób potrzebujących. Jest dużo wypadków, jest też dużo krwotoków, które związane są z temperaturą powietrza, atmosferycznymi, jakimiś takimi warunkami. Wtedy jest właśnie zapotrzebowanie duże na krew. Dlatego też jak najwięcej osób powinno przełamać swój strach i udać się do najbliższego punktu poboru krwi. Zabieg bowiem wcale nie jest taki straszny, jak może się wydawać. Nie ma się czego obawiać, to normalne oddanie krwi. Zero bólu. Oddaję około 10 razu. Czy jest czego obawiać? Myślę, że nie, to jest praktycznie zabieg bezbolesny i można komuś pomóc. Człowiek się czuje bardzo dobrze. Po oddaniu krwi wystarczy się tylko dobrze nakalorycznić, czyli zjeść jakiś bardzo kaloryczny posiłek i dzień mija naprawdę bardzo w porządku. Nie ma żadnych obaw. Pamiętajmy jednak, że osoba, która chce oddać krew, musi spełniać kilka wymogów oraz stosować podstawy zdrowego trybu życia. Oddać krew może każda osoba dorosła w wieku 18-65, która jest zdrowa, no i musi ważyć powyżej 50 kg. W dniu, w którym chcemy przybyć i oddać krew, musimy zjeść śniadanie koniecznie, wypić sporą ilość płynów, nie stresując się przybyć od 7 do 14 do naszej placówki. Oddawanie krwi oprócz satysfakcji płynącej z pomocy innym niesie ze sobą jeszcze kilka innych korzyści. Krwiodawca otrzymuje oczywiście ekwiwalent energetyczny w postaci 10 tabliczek czekolad, będzie miał zwrot kosztów podróży. Osoba oddająca krew może liczyć również na dzień wolny od pracy, czy też możliwość darmowych badań stanu krwi bez konieczności posiadania skierowania. Spis stacjonarnych, jak i mobilnych punktów poboru krwi znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Przekop przez Mierzeję Wiślaną stał się kością niezgody władz samorządowych. W życie weszła nowelizacja specustawy o inwestycjach związanych z przekopem. Określa ona m.in. zasady przygotowania inwestycji, sposób jej finansowania, a także wprowadza ułatwienia, które mają przyspieszyć jej realizację. Chodzi głównie o zmiany w prawie. Decyzje administracyjne w sprawie zagospodarowania wód i przyległych do nich gruntów wydawać będą Wody Polskie, a nie jak do tej pory władze wojewódzkie. Wybudowaniu kanału sprzeciwia się województwo pomorskie, które zgłosiło ponad 60 uwag, w tym 44 szczegółowe, do raportu środowiskowego opracowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Uwagi dotyczą głównie środowiska oraz tego, że inwestycja zniszczy krajobraz Mierzei Wiślanej. Z kolei województwo warmińsko-mazurskie popiera rządową inwestycję, a władze Elbląga upatrują w niej szansę rozwoju portu morskiego i wzrostu przeładowywanych towarów. Jak podkreślają władze rządowe, budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną ma strategiczne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Ruszył system olsztyńskiego roweru miejskiego. Jego oficjalna inauguracja odbyła się 27 lipca na Olsztyńskim Starym Mieście. Funkcjonowanie tego systemu sprawdzał prezydent miasta Piotr Grzymowicz. Czekaliśmy na to, ażeby móc uruchomić rowery dla naszych mieszkańców. Dzisiaj to jest 110 rowerów w 10 stacjach. Jest to na pewno początek całego systemu, który uzupełnia system transportu publicznego, bo przecież stawiamy i na tramwaje, na autobusy, również na rowery te, którymi my na co dzień do tej pory jeździliśmy, czyli jako mieszkańcy i trasy spacerowe, i trasy komunikacyjne, ścieżek coraz więcej przybywa, a więc fajnie, że będziemy mieć również rower miejski.
Olsztyńskim rowerem miejskim użytkownik może bezpłatnie podróżować przez pierwsze pół godziny, a po przekroczeniu tego czasu za każdą kolejną minutę zapłaci 5 groszy. W tym roku miasto przeznaczy na wynajęcie systemu olsztyńskiego roweru miejskiego około 350 tysięcy złotych. Prezydent szacuje, że gdyby system miał działać przez cały rok, kosztowałoby to blisko 500 tysięcy złotych. Testujemy w tym roku co najmniej te 3-4 miesiące, a jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić jeszcze o szerszym, o większym po prostu zakresie, zarówno jeśli chodzi o stacje, jak i o ilość rowerów. I chciałem jeszcze dodać, że dzisiaj rozmawiałem też z kanclerzem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ również mamy taką opcję, że chcielibyśmy, ażeby w ramach tego samego porozumienia również Kortowo z tego mogło skorzystać. Jest nadzieja, od września zapewnił, że na pewno w Kortowie również powstaną rowery dla studentów w ramach tej samej sieci, a więc rozwijamy się. Z tego się bardzo cieszymy. Jak zapewniają przedstawiciele spółki RUWI, olsztyński rower miejski to najnowocześniejszy w Europie polski system automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich. Rozwiązanie składa się z rowerów z aluminiową ramą i 7-stopniową przykładnią. Są to pojazdy z komputerem pokładowym i GPS. Czwarta generacja daje możliwość bardzo prostego dopasowywania całego systemu do potrzeb użytkowników. Mamy bardzo precyzyjny układ, tutaj elektronicznie zastosowany. Jest bardzo wysoka precyzja tych rowerów, natomiast promień jest około 10 metrów od tej strefy. Także jeżeli stoi tutaj, też praktycznie jest traktowany jako rower zwrócony. Tak? Tak, żeby użytkownik, który nawet zostawi rower z boku, bo będą zajęte miejsca, nie był traktowany jako ten, który tego roweru nie zwrócił i wtedy musiałby ponieść dodatkową opłatę. Dostęp do systemu może być realizowany za pośrednictwem mobilnej aplikacji, którą można pobrać ze strony orm.bike oraz przez telekod dla posiadaczy zwykłych telefonów. Mieszkańców stolicy regionu, którzy już skorzystali z nowego systemu olsztyńskiego roweru miejskiego, zapytaliśmy o wrażenia po przejażdżce. Sprawny, jak mnie wytrzymał, to myślę, że tam posłużą trochę w Olsztynie. Fajny pomysł właśnie dla turystów i dla mieszkańców. Super, tak jest. Na pewno i fajnie, że jest tam tych 8 przystanków, tak, o ile mi wiadomo, także jak najbardziej. Warto korzystać z tego roweru? Warto korzystać, tak, jak najbardziej. Warto wiedzieć, że opłata inicjalna wynosi 10 zł. W całości może zostać przeznaczona na przejazdy lub odebrana w każdej chwili przez użytkownika. Po zwróceniu roweru do strefy ORM RUWI Park użytkownik nie poniesie żadnej dodatkowej opłaty. Jeśli zostawi go w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, zapłaci za to dodatkowo 3 zł. Osoby, które odnajdą rower i odprowadzą go do strefy, otrzymają 2 zł na kolejny przejazd. Ten system w innych miastach okazał się na tyle atrakcyjny, że użytkownicy specjalnie znajdowali rowery, które były poza strefą, by zyskać dodatkowe środki na swoje konto. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji stacji olsztyńskiego roweru miejskiego znajdziecie Państwo na stronie olsztyn.eu. Nie od dziś wiadomo, że Stomil Olsztyn boryka się z problemami finansowymi oraz organizacyjnymi. Zaradzić temu ma Maciej Radkiewicz, który 27 lipca objął stanowisko prezesa klubu, zastępując tym samym Mariusza Borkowskiego. Nowy prezes olsztyńskiego klubu posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu, co może pomóc w pozyskaniu nowych sponsorów. Pełniłem kierownicze stanowiska zarówno w grupie Polsat, jak i w Telewizji Polskiej. Ostatnio byłem dyrektorem biura reklamy. Nie ukrywam, że to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówiłem na konferencji, że bardzo mi zależy na stronie przychodowej klubu. My musimy zrobić wszystko, żeby, mówiąc wprost, zacząć zarabiać pieniądze. O tym, że Stomil będzie w końcu w dobrej formie finansowej, zapewniano kibiców już wielokrotnie. Dziennikarze na zorganizowanej w ratuszu konferencji dopytywali, czy te słowa będą poparte faktycznymi działaniami. Czeka mnie ważne spotkanie z osobami, które w Stomilu odpowiadają za kwestie właśnie finansowe, za kwestie prawne, bo mamy kilka, o nich też Państwo słyszeliście na konferencji, mamy kilka przykładów takich spraw, które po prostu musimy załatwić na już. Przykładem może być m.in. poprawienie funkcjonowania klubu od wewnątrz, czy też wyjście do potencjalnych sponsorów z konkretnymi propozycjami współpracy. Niestety problemy Stomilu nie kończą się jedynie na piłkarskich aspektach, ponieważ sekcja koszykówki również przeżywa kryzys finansowy. Teraz pojawia się cień szansy na to, że i koszykarze olsztyńskiego klubu odczują poprawę. Trzeba jednak podkreślić, że to jeszcze nic pewnego. Postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie, natomiast nie ukrywam, że temat, i mówię to szczerze, temat jest bardzo trudny, ponieważ na dzień dzisiejszy w Stomilu realnie nie stać na to, żeby mieć jeszcze sekcję koszykówki, więc tutaj trzeba rozmawiać, trzeba się postarać szybko zaradzić temu problemowi. Od lat rozmawia się o współpracy na linii miasto-klub, która miała swoje wzloty oraz upadki.
Czy nowy prezes to również nowe, lepsze relacje z władzami miasta? Jesteśmy aktywnym inwestorem, bo przecież niejednokrotnie przekazywaliśmy środki, nasze publiczne środki, zarówno na podwyższenie kapitału, czy też promocję poprzez sport, poprzez rozgrywki w pierwszej lidze piłki nożnej kierowanej właśnie do naszego klubu Stomil. Leży nam na sercu, ażeby piłka nożna, szczególnie ci najmłodsi, mogli rozwijać swoje talenty, swoje zainteresowania w klubie Stomil. Nowego prezesa Stomilu Olsztyn czeka ogrom pracy, ale jak sam przyznaje, jest profesjonalistą i zrobi wszystko, by przywrócić wiarygodność klubu oraz radość wśród wszystkich kibiców.